Czy wyobrażacie sobie, że właśnie dzisiaj i każdego kolejnego dnia na świecie znika jakiś gatunek rośliny lub zwierzęcia? Na naszych oczach bezpowrotnie giną kolejne gatunki organizmów. W ostatnich latach mogliśmy pożegnać się chociażby z wiosłonosem chińskim. Była to słodkowodna ryba żyjąca w rzece Jangtsy, która mogła mierzyć nawet do 7 metrów długości. Nie zobaczymy również żółwiaka szanghajskiego, którego ostatni osobnik zginął w 2019 roku w chińskim zoo. Był to największy słodkowodny żółw. Bliskie wyginięcia są również nosorożce sumatrzańskie. W Malezji już ich w ogóle nie spotkamy, ponieważ ostatni osobnik właśnie w Malezji zginął w 2019 roku. Na świecie, a głównie w Indonezji, pozostało już tylko 80 osobników tego gatunku. Niestety, za to wielkie wymieranie odpowiedzialni jesteśmy my. To właśnie człowiek w głównej mierze przyczynia się do takiego stanu rzeczy. I w dzisiejszym odcinku powiemy, w jaki sposób człowiek do tego doprowadza. W dzisiejszym odcinku skupimy się na zagrożeniach różnorodności biologicznej, jak również powiemy o zanieczyszczeniach wód i powietrza. Sprawdzimy również doświadczalnie, w jaki sposób zmieniające się warunki w wodzie będą wpływać na organizmy w niej żyjące. Dzisiejszy temat jest bardzo ważny, ponieważ coraz częściej otwarcie mówi się o zmianach klimatu, o jego skutkach dla organizmów żywych, dla roślin, dla zwierząt, jak również dla nas samych. Warto w takim razie mieć pewną świadomość na temat właśnie takich zagrożeń, które będą związane ze zmianami klimatu. Postaramy się dzisiaj również powiedzieć o tym, w jaki sposób można te zmiany klimatu opóźnić, no i czy w ogóle to jest możliwe. W ciągu całego życia naszej planety już kilka razy miały miejsce wielkie wymierania organizmów. Głównie ich przyczyną były zmiany klimatu. Dobrym przykładem jest chociażby wymieranie permskie, które miało miejsce około 251 milionów lat temu. W jego wyniku zginęło około 96% wszystkich organizmów morskich. Innym bardzo dobrze znanym przykładem wymierania jest wymieranie kredowe, w wyniku którego zginęły dinozaury. Co było przyczyną tak wielkiego wymierania? Uważa się, że przyczyną były zmiany klimatu, które spowodowane były poprzez uderzenie w naszą planetę ogromnej planetoidy. Doprowadziło to do skończenia ery wielkich gadów i rozpocząć się mogła era ssaków. Obecnie uważa się, że mamy do czynienia z kolejnym masowym wymieraniem organizmów. Tak drastyczny spadek różnorodności biologicznej jest w głównej mierze spowodowany czynnikami antropogenicznymi. Czyli to właśnie człowiek będzie przyczyniał się do wymierania, do masowego wymierania organizmów. Ale właśnie, co my takiego w takim razie robimy? Człowiek będzie bezpośrednio zabijał organizmy poprzez na przykład kolekcjonerstwo. Część ludzi lubi kolekcjonować rośliny i zwierzęta. Bardzo cenne w takich kolekcjach są organizmy, które są rzadkie. Najczęściej będą to też organizmy zagrożone wyginięciem. Będzie to doprowadzało w takim razie do powolnego wyeliminowania takich organizmów. Najczęściej takimi organizmami są chociażby gatunki motyli, czy na przykład storczyków. Również człowiek będzie doprowadzał do wyeliminowania organizmów ze środowiska poprzez polowanie. Doprowadziło to na przykład do całkowitego wyeliminowania tura w 1627 roku i miało to miejsce niestety w naszym kraju. Oprócz tego również niebezpieczne i zagrożone właśnie na takie wyginięcie są osobniki żyjące w wodach poprzez na przykład rybołówstwo. W wyniku takiego rybołówstwa nadmiernie poławiane są ryby, jak również inne organizmy. Dlatego warto wybierać takie ryby, które będą oznaczone specjalnym niebieskim znakiem zrównoważonego połowu ryb. Oznacza to, że ryby poławiane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod takiego połowu, jak również takie rybołówstwo będzie w mniejszym stopniu wpływać na ekosystem morski.
Oprócz tego człowiek będzie przyczyniał się do spadku różnorodności poprzez chociażby kłusownictwo. Kłusownicy w sposób nielegalny będą zabijać zwierzęta. Pozyskują w ten sposób futra, skóry czy inne cenne części ciała. Na przykład bardzo cennym materiałem są ciosy słoni, z których następnie wytwarza się bardzo drogą biżuterię. Niestety doprowadza to do śmierci wielu zwierząt, które właśnie są zagrożone wyginięciem, czy to będą tygrysy, nosorożce itd., itd. Również człowiek będzie przyczyniał się do zmniejszania takiej różnorodności biologicznej poprzez wprowadzanie do środowiska, do ekosystemu gatunków obcych. Gatunki obce będą całkowicie zmieniać strukturę danego ekosystemu, ponieważ o wiele szybciej będą przystosowywać się do warunków, które panują w danym ekosystemie, a przez to będą też wypierać nasze gatunki rodzime. O gatunkach obcych mówiłem w poprzednim odcinku, więc warto wrócić do tego odcinka i troszeczkę się z tym tematem zapoznać. Jest on dosyć istotny i dosyć ważny. No dobrze, ale co jeszcze takiego człowiek robi? Oprócz tego człowiek będzie niszczył siedliska roślin i zwierząt. Jeżeli człowiek chce pozyskać nowe tereny pod uprawę, pod rolnictwo, to niestety będzie wycinał ogromne połacie lasu. Szczególnie boli wycinka lasów tropikalnych, które uważa się za płuca naszej planety. Ludzie będą specjalnie podpalać takie lasy, aby pozyskać nowe tereny pod uprawę, chociażby palmy oleistej, z której będzie się potem wytwarzać olej palmowy. Powoduje to, że wiele organizmów roślin i zwierząt giną. Niestety giną również takie osobniki, których jeszcze nie udało nawet nam się odkryć, takie gatunki. I niestety dzięki temu już ich w ogóle nie poznamy, więc jest to bardzo straszne. Oprócz tego człowiek również będzie się przyczyniał do zmniejszania się różnorodności biologicznej poprzez zanieczyszczenie środowiska. I o tym zanieczyszczeniu środowiska powiemy teraz troszeczkę więcej. Sprawdźmy, czy woda deszczowa jest czysta. Udało mi się zebrać troszeczkę deszczówki do słoika. Na pierwszy rzut oka, jak patrzę na tą wodę, to jest ona w miarę czysta. No ale w takim razie zobaczmy, co się w niej tak naprawdę znajduje. W jaki sposób to zrobimy? Do probówki, mamy tutaj przygotowaną, wlejemy troszeczkę deszczówki i następnie postaramy się ją wyparować. Zobaczymy, co tak naprawdę zostanie po tej wodzie. W takim razie do dzieła. Podpalimy świeczkę. I następnie do probówki dodam troszeczkę wody deszczowej. Szczerze mówiąc, teraz jak patrzę na tą wodę, to niestety nie wydaje się ona zbyt czysta. Znajdują się tam jakieś białe takie elementy, takie białe kłaczki. Mam nadzieję, że zaraz również uda Wam się coś takiego zobaczyć, ponieważ już przybliżamy kamerę i w takim razie ogrzewamy nad świeczką wodę. O, mam nadzieję, że teraz pięknie widać te farfocle. I ogrzewamy teraz probówkę w płomieniu świeczki. Musimy wyparować całą wodę, więc ten proces ogrzewania troszeczkę nam zajmie czasu, ale potem będziemy mogli zobaczyć na efekty naszego doświadczenia. Jestem ciekawy, czy domyślacie się, co możemy tutaj zaobserwować, co może się okazać. Myślę, że możemy zakończyć już ogrzewanie probówki. Woda, która była na dnie probówki, już całkowicie wyparowała. Zobaczmy w takim razie, co z tej wody jeszcze nam tutaj na samym tym dnie zostało. Przybliżmy tylko odpowiednio. Zobaczcie, że na dnie probówki pozostał osad.
czyli wynika z tego, że w wodzie rozpuszczone są różne związki chemiczne, w tym również różnego rodzaju zanieczyszczenia. I możemy te zanieczyszczenia pięknie teraz zobaczyć. Tak, a więc woda nie jest deszczowa szczególnie, nie jest idealnie czysta. Znajdują tam się różne związki, które są w niej rozpuszczone. Tak więc widzimy, że no nie za bardzo taka woda nadawałaby nam się do picia. Skąd się biorą takie zanieczyszczenia powietrza czy wód? Może zaczniemy od powietrza. Do atmosfery trafiają gazy, pyły, które będą pochodzić ze spalania surowców energetycznych. Takimi związkami są na przykład tlenki siarki, tlenek węgla 4 czy tlenki azotu. Takie związki będą powstawać na przykład w wyniku spalania węgla w elektrowniach węglowych, spalania paliw samochodowych, czy chociażby spalania węgla w piecach domowych. Zresztą niedługo zacznie się sezon grzewczy, więc sami zobaczycie, że czasami ciężko oddycha się takim powietrzem, które jest zanieczyszczone tymi wszystkimi związkami. Powodują one powstawanie smogu, kwaśnych opadów, czy są przyczyną globalnego ocieplenia. Kwaśne opady, które dostaną się do ziemi, powodują zakwaszanie gleb, a tym samym doprowadzają do obumierania roślin. Jeżeli takie kwaśne opady dostaną się do wody, to stanowią zagrożenie życia dla organizmów, które w tej wodzie się znajdują. Smog stanowi zagrożenie dla organizmu człowieka, ponieważ może być przyczyną powstawania chorób układu oddechowego, w tym na przykład pylicy albo astmy. Oprócz tego w takim zanieczyszczonym powietrzu znajdują się substancje toksyczne, które mogą być przyczyną nowotworów. Globalne ocieplenie jest spowodowane głównie przez gazy cieplarniane, których przykładem może być tlenek węgla 4, metan czy para wodna. Takie globalne ocieplenie doprowadza do zmian klimatu. No i jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to mogą one doprowadzić do zanikania lodowców, a lodowce są przecież środowiskiem życia wielu organizmów. Oprócz tego zanikanie lodowców doprowadza do podwyższania się poziomu wód, a to też prowadzi do śmierci organizmów. Oprócz tego w wyniku takiego globalnego ocieplenia i w wyniku takich zmian klimatu pojawiają się ekstremalne zjawiska pogodowe, które wcześniej nie występowały, na przykład huragany, na przykład sztormy, powodzie, susze, a wszyscy doskonale wiemy, z jakimi zagrożeniami się one wiążą. No dobrze, przejdźmy w takim razie teraz do zanieczyszczeń wód. Jak mogliśmy zobaczyć w doświadczeniu, woda, która spada na ziemię, nie jest krystalicznie czysta. Znajdują tam się liczne zanieczyszczenia, które pochodzą z atmosfery. Oprócz tego w takiej wodzie znajdują się również na przykład metale ciężkie, które będą kumulować się w organizmach wodnych. Potem takie organizmy trafiają na nasze stoły i następnie są zjadane, przez co wprowadzane do naszego organizmu są również takie metale ciężkie. Warto wspomnieć, że metale ciężkie, takie jak na przykład związki kadmu czy ołowiu, nawet w niewielkich ilościach mogą doprowadzić do śmierci organizmu. Oprócz tego bardzo niebezpieczne jest również podwyższanie się temperatury wody, co może być w bliskości wody z jakimiś elektrowniami, z których ogrzana woda dostaje się do zbiorników wodnych. Taka zmiana powoduje zmiany również warunków środowiska. Na przykład podwyższanie temperatury powoduje, że rozpuszczalność gazu w wodzie jest mniejsza, w tym również bardzo ważnego gazu, jakim jest tlen. Mniejsza ilość tlenu w wodzie powoduje niedotlenienie organizmów, które w tej wodzie się znajdują, a tym samym prowadzi do ich śmierci. Oprócz tego czasami również zdarzają się katastrofy tankowców, w wyniku czego do wody trafia niebezpieczna ropa naftowa. Ropa naftowa ma gęstość mniejszą od gęstości wody, a więc pływa po powierzchni takiej wody i stanowi zagrożenie życia dla organizmów właśnie wodnych. Ale również bardzo zagrożone są ptaki, których sklejone pióra uniemożliwiają latanie.
Zarówno zanieczyszczenia wody, jak i powietrza stanowią zagrożenie dla człowieka, jak również dla wszystkich innych organizmów żywych. Zmieniające się warunki w wodzie powodują, że organizmy, które tam żyją, wcale nie mają łatwo. Obecnie dosyć dużo mówi się o efekcie cieplarnianym, czy na przykład o zanieczyszczeniach trafiających do wód. Okazuje się, że duża część tlenku węgla 4, która powstaje w wyniku np. spalania paliw kopalnianych, trafia nie tylko do atmosfery, ale również do wody. Pochłaniany dwutlenek węgla przez morza i oceany oraz rosnący poziom zanieczyszczeń powoduje, że wzrasta kwasowość wód. Sprawdźmy, jak w takich warunkach, jak w środowisku kwasowym, radzą sobie organizmy morskie. My w tym celu wykorzystamy małże i u nas będzie to sercówka z Morza Bałtyckiego. Zobaczymy, jak właśnie radzi sobie w takim środowisku kwasowym. No i mam nadzieję, że bardzo dobrze wiecie, że małże zaliczamy do mięczaków, tak samo jak ślimaki czy głowonogi. Przejdźmy w takim razie do przygotowania naszego zestawu doświadczalnego. Wykorzystamy do tego dwie probówki i aby ich nie trzymać przez kilkadziesiąt minut, to w takim razie przymocujemy do nich klamerki. Dwie klamerki z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu pięknie nam probówka stoi. To samo zrobimy z drugą probówką. I do tak przygotowanych probówek dodamy teraz po jednej muszli małży. Niech to będą mniej więcej podobnej wielkości muszelki sercówki. No i muszą to być na tyle małe muszelki, żeby nam zmieściły się w probówce. Oczywiście zamiast probówki możecie również wykorzystać chociażby szklanki. Tak wtedy muszle możemy dać zdecydowanie większe i również je zalać odpowiednio. Bo właśnie, za chwilkę zalejemy te muszle, jedną zalejemy wodą, natomiast drugą zalejemy octem. Dlatego jedna probówka będzie stanowiła dla nas próbę kontrolną, natomiast druga będzie dla nas próbą badawczą. Zanim jeszcze to uczynimy, to przygotujmy jeszcze dwie probówki. Również przymocujemy je podobnie dwiema klamerkami. Więc jedna klamerka z jednej strony i druga klamerka z drugiej strony. Do dwóch pustych probówek wlejemy teraz wody wapiennej. Może jeszcze trochę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o wodę wapienną, to jest ona bezbarwna i przezroczysta. Będzie to bardzo ważne. Przejdźmy w takim razie do naszych dwóch probówek, gdzie mamy umieszczone muszle. I teraz tak, do pierwszej probówki dodamy wody. Wodę mamy umieszczoną tutaj. Będzie stanowiła ona dla nas próbę kontrolną. I taką probówkę zatykamy teraz korkiem, gdzie mamy umieszczoną słomkę, której koniec zanurzymy w wodzie wapiennej. O, zobaczcie. Odłożę na razie tą próbę z tyłu. Jeżeli chodzi o próbę badawczą, to do niej wlejemy ocet. I również zatkamy korkiem z umieszczoną słomką i jej koniec też zanurzymy w wodzie wapiennej. Troszeczkę wyżej chyba. O, teraz jest w porządku. I tak przygotowane próby, więc próbę kontrolną i próbę badawczą, odstawiamy na kilkadziesiąt, nawet kilka
15 minut, ale oczywiście już będziemy mogli zaobserwować pewne zmiany, które tutaj zachodzą, ale przybliżę Wam to dokładnie za pomocą kamery i za chwilę dokładnie to sobie omówimy i powiemy. Zobaczmy, co się tutaj stało po około minucie. Akurat mamy pokazane zbliżenie na dwie próbówki, w których umieszczone były muszle. Zobaczmy na próbę kontrolną, czyli tą, która jest tutaj. I tutaj możemy zaobserwować, że tak naprawdę w sumie nie widać jakichś zmian. Nic się tutaj nie dzieje. Tak? Natomiast zobaczmy teraz na próbę badawczą, czyli tutaj tą próbówkę drugą. I tutaj możemy zobaczyć, że dookoła muszelki pojawiają nam się jakieś pęcherzyki gazu. Zresztą one czasami powodują, że ta muszelka się nawet przemieszcza, więc troszeczkę się rusza. I te pęcherzyki gazu idą nam tutaj do góry i uwalniają się. Tak więc pięknie tutaj na tym przykładzie możemy to zobaczyć, możemy to dostrzec. Więc tu, gdzie mamy to właśnie środowisko kwasowe, gdzie umieściliśmy ocet. Co możemy natomiast zaobserwować tutaj w tych probówkach, gdzie mieliśmy nalane wody wapienne, czyli z drugiej strony możemy zobaczyć, że tu, gdzie jest próba kontrolna, no tutaj nie widzimy żadnych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o próbę badawczą, to co jakiś czas z końca probówki widać ulatniające się pęcherzyki gazu, takie bąbelki. No i też warto zwrócić uwagę na przejrzystość wody wapiennej. Okazuje się, że tutaj ta woda wapienna mętnieje. Pojawia nam się biały osad. Zobaczmy jeszcze, co się stało z muszlami po godzinie czasu, w momencie, kiedy tutaj te reakcje zachodziły. Wyciągniemy w takim razie obie muszle. Zacznę od próby kontrolnej, czyli tam, gdzie mieliśmy wodę. Na razie to wszystko odłożę. Przełożę tę muszelkę tutaj. I to samo zrobimy z próbą badawczą, czyli tam, gdzie mieliśmy muszlę z octem. Tylko coś nam nie chce odejść muszelka. O, jest, mamy. Dobrze, w takim razie przybliżamy i mam nadzieję, że też uda Wam się to wszystko pięknie zobaczyć. Zobaczmy, że po godzinie czasu muszla, która była w próbie kontrolnej, wygląda tak samo jak wcześniej. Natomiast zwróćmy uwagę na muszlę z próby badawczej. Doszło do jej zniszczenia. Mam nadzieję, że widać tutaj uszczerbek, tak? A więc nie jest ona już taka piękna. Doszło do jej całkowitego, może nie całkowitego, ale doszło do jej zniszczenia. Dzieje się tak, ponieważ muszle małży składają się z węglanu wapnia, który reaguje z octem, w wyniku czego powstaje nam tlenek węgla 4, który następnie powoduje mętnienie wody wapiennej. Na tej właśnie podstawie możemy stwierdzić, że kwasowe środowisko nie jest niczym pozytywnym dla sercówki. Tak doszło do zniszczenia takiej muszli w takim środowisku kwasowym. Więc wzrost kwasowości roztworu powoduje niszczenie muszel, które budują ich ciało. No i to samo w takim razie może dziać się w morzach oraz oceanach. Tak, jeszcze raz możemy zobaczyć, jak wygląda taka muszla. Może postaram się ją obrócić. Wtedy lepiej będzie może widać te zniszczenia. Natomiast czegoś takiego nie zobaczymy w próbie kontrolnej. Wyglądają całkowicie inaczej te muszelki. Jaka zagadka dzisiaj na nas czeka? Sprawdźmy to. Jest taki projekt, w którym wysłano dane do kosmosu. Znajdują tam się DNA zwierząt, które mogą nie zobaczyć ziemskiego patosu. Czy znacie taki polski projekt, który polegał na wysłaniu w stronę egzoplanet sekwencji DNA najbardziej zagrożonych na wyginięcie organizmów? W razie czego odpowiedź oczywiście znajdować się będzie na końcu tego filmu. Jak mogliśmy zauważyć, człowiek przyczynia się do spadku zróżnicowania gatunków na naszej planecie. Wzrost liczby ludności, jak również rozwój przemysłu doprowadził do tego, że człowiek w większym stopniu potrzebuje eksploatować zasoby przyrody. Ale trzeba to robić w sposób zrównoważony
tak, aby nie doprowadzić do klęski naszego globu. Brak zasobów przyrody spowoduje, że odbije się to na nas samych, dlatego trzeba przeciwdziałać negatywnym skutkom niszczenia naszej planety. W tym celu działają różnego rodzaju organizacje, np. Greenpeace czy Otwarte Klatki. Starają się one walczyć z negatywnymi skutkami działalności człowieka, starają się dbać o dobrobyt zwierząt, jak również informują ludzi na tematy, którymi się zajmują. Ale co takiego człowiek może zrobić, aby ograniczać to nadmierne wymieranie organizmów? Oczywiście można by było powiedzieć, że trzeba ograniczyć wycinkę lasów, trzeba ograniczyć liczbę polowań, połowów ryb, że trzeba zakładać filtry na kominach, że trzeba korzystać z odnawialnych źródeł energii itd., itd. Oczywiście, że tak, tylko że za te działania powinny być odpowiedzialne kraje oraz rządy. Dlatego warto wymuszać na władzy takie działania, które będą doprowadzały do tego, aby ograniczać negatywne skutki zmian klimatu. Dlatego odbywają się też różnego rodzaju protesty, akcje, pojawiają się chociażby na internecie różne wartościowe filmy. Ale są pewne działania, które jesteśmy w stanie wykonać my sami. Są to proste czynności, które możemy wykonywać każdego dnia i dzięki temu przyczyniać się do polepszania sytuacji nas wszystkich. Na przykład, czy musisz za każdym razem prosić swojego rodzica o to, żeby podwieźć cię do szkoły czy na zajęcia pozalekcyjne? Może warto by było czasami wsiąść na rower, do autobusu. Dzięki temu zmniejsza się ilość spalin, które trafiają do naszej atmosfery. Odłączaj od prądu sprzęt elektroniczny, który już się naładował albo który nie musi się cały czas świecić. Dzięki temu zaoszczędzisz prąd. Stosuj żarówki energooszczędne. Oszczędzaj wodę, której niestety jest coraz mniej. Segreguj śmieci i nie wyrzucaj tych śmieci byle gdzie. Zwróć uwagę, spójrz dookoła siebie, na trawnik, zobacz na park, w lesie znajduje się ogromna ilość śmieci. Jest to przerażające, w jaki sposób my sami doprowadzamy powoli do destrukcji naszej planety. Warto w takim razie poczynić pewne małe kroczki, które spowodują, że nasze życie będzie zdecydowanie lepsze. Armstrong, lądując na Księżycu, powiedział, że jest to mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Jest to stwierdzenie, które obecnie dalej obowiązuje, ale dotyczy naszej pięknej, wspaniałej planety Ziemi. Arka 2.0 jest to projekt Noise.pl, które wspólnie z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, specjalistami w dziedzinie Data Science oraz pasjonatami satelitarnej komunikacji radiowej wybrali 25 najbardziej zagrożonych na wyginięcie gatunków zwierząt. Ich sekwencje DNA przełożyli na sygnał cyfrowy, który następnie wysłali w kosmos w stronę egzoplanet, na których może występować jakieś życie. Sami twórcy oceniają, że szanse, aby ich sygnał trafił do obcych cywilizacji, jest tak naprawdę minimalny. Ale tak samo minimalne szanse na przeżycie mają takie gatunki zwierząt, jak chociażby tygrys czy niedźwiedź polarny. Zdecydowanie większe szanse są na to, abyśmy mogli coś zmienić na naszej planecie. I o to właśnie chodzi w tym projekcie. Aby uświadomić młodych ludzi, że sami jesteśmy w stanie coś zmienić tutaj, właśnie teraz, na naszej planecie. W przeciwnym wypadku spełni się najgorszy scenariusz, który zakłada, że do roku 2050 na naszej planecie zniknie około 35% wszystkich gatunków organizmów, a nie możemy do tego dopuścić. Dziękuję Wam, moi drodzy, za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, że nasza planeta jest to nasze wspólne dobro i trzeba o nią dbać. I to nie tylko jednego dnia, kiedy mamy Dzień Ziemi, czyli 22 kwietnia. Każdego dnia możemy robić coś dobrego dla naszej Ziemi. No i oczywiście pamiętajcie, aby polubić filmik, jeżeli Wam się podobał. Bardzo serdecznie Was zachęcam do innych filmów z biologii, chemii albo fizyki. Zasubskrybujcie kanał Lekcje w sieci. No i trzymajcie się. Do zobaczenia.